Idę w sutannie, to mnie często zaczepiają. Przepraszam, proszę księdza, można chwileczkę? Na ogół nie daję na piwo, no bo nie chcę dokładać się. Ale raz musiałem dać. Dałem piątaka, bo powiedział do mnie taki tekst, który życzę, żeby każdy z was to usłyszał kiedyś w życiu. Mówi do mnie tak. Przepraszam, szlachetna duszo o potężnym umyśle. Nie wsparłbyś potrzebującego? No nie dać. Szlachetna duszo. I opowiedziałem to mojemu koledze z Brudna i już kończę. I wyszedł, opowiadał, mówi, słuchaj, wyskoczyłem do sklepu. Sami sobie kolację robimy, stoi paru dyżurnych pod sklepem, ja bez sutanny, a on mnie tak poznaje z twarzy i tak patrzy. A, witaj mistrzu kropidła. To są poeci. Ja on tak chciał właśnie powiedzieć o tym ubóstwie, że Pan Jezus w takim ubóstwie przyszedł na świat. Drogie dzieci, Pan Jezus nie urodził się w pałacu. Pan Jezus urodził się w ubogiej stajence, nie w domu, w stajence ubogiej, na sianku. Co to znaczy? Ja uważam, że to było wszystko źle przygotowane, bo najpierw mieszkanie, potem dziecko. Wchodzi ksiądz po kolędzie, mój kolega. Kobieta taka, że lewa zabija, prawej sama się boi. A chłopina takie tu małe, chude, jak to moja mama świętej pamięci mówiła, takie 5 minut. Chodzi ksiądz, pomodlili się. Państwo jesteście małżeństwem? Kobieta. Oczywiście. Widzę, że jesteście po ślubie kościelnym. Jak najbardziej tu w kościele braliśmy. Jesteście, widzę, szczęśliwym chyba małżeństwem. Ja jestem szczęśliwa, bo się modliłam o dobrego męża i mam. On się nie modlił i ma tak, jak ma. Na roratach. Mój wikariusz, pierwsze roraty. Dzieci przed ołtarzem. Drogie dzieci. A jak to było ze zwiastowaniem? Kto z was wie? Mały chłopiec podniósł rękę, to powiedz do mikrofonu. Słuchajcie, dzieci jak są dobrze skatechizowane, mają świetny ład teologiczny, tylko robią to w sposób taki dziecięcy. Dzieci często mówią na jednym oddechu. Ja wiem, proszę księdza, jak to było, to powiedz. Ze zwiastowaniem było tak. Anioł Gabriel zeszedł z nieba i mówi, dzień dobry Marysiu, będziesz matką Syna Bożego. Maryja odpowiedziała, nie będę, a on jej na to, będziesz i wrócił do nieba. Proszę księdza, nie udzielać błogosławieństwa po mszy świętej, ponieważ zaraz wychodzimy z nabożeństwem październikowym i będzie już na koniec błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Ale on się zapomniał. Starszy ksiądz, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Oj, przepraszam. Rodzice wpatrzeli w te dzieci. 2-4-latków. Bardzo inteligentni obydwa, jak na swój wiek. Jeden grał Józefa, drugi grał karczmarza. I ten karczmarz chciał być dowcipny. Gdy Józef go zapytał, karczmarzu, karczmarzu, czy przyjmiesz mnie pod swój dach, mnie i Maryję, która jest w stanie błogosławionym? Wiadomo, karczmarz, co powinien odpowiedzieć, wynoś się, biedny jesteś, nie ma miejsca. A on mu zrobił takiego psikusa i rozwalił mu całą rolę. Mówi, oczywiście, zapraszam, jest dużo miejsca. Więc Józef zbaraniał i oczami daje znać, że nie, żeby powiedział, że nie. Pytam cię jeszcze raz, karczmarzu, karczmarzu, czy przyjmiesz Maryję i mnie pod swój dach? Zapraszam, dużo jadła, miejsca. Proszę, chodźcie. Każdy z nas by chyba zgłupiał wtedy. A Józef zachował zimną krew. 4-latek mówi, Maryjo, chodź, tu jest dla nas za drogo. Jeden ksiądz właśnie tak przyszedł adorować Pana Jezusa figurkę. Nie ma. Nie ma figurki. No wkurzył się, ale rozgląda się po kościele. Wchodzi dzieciak z sankami i z figurką pod pachą. Chodź no tu, ty ukradłeś figurkę. Nie, proszę księdza, przysłem oddać, bo ja się modliłem do Pana Jezusa przed świętami, żebym dostał sanki i Pan Jezus mnie wysłuchał, to chciałem go dookoła kościoła pseć. Spotkało się trzech wikary. No, tu chyba nikt nie uwierzy, że to była prawda. Mianowicie, trzech wikarych się spotkało i się sprzeczają, który lepiej maluje. Jeden mówi tak, słuchaj, ja mojemu proboszczowi na korytarzu na plebanii namalowałem góry, Alpy, śnieg. Myślał, że prawdziwe, założył narty, chciał jeździć, mało się nie zabił. Drugi mówi, słuchaj, ja mojemu namalowałem na korytarzu plażę, piasek, słońce. Myślał, że prawdziwe, już leżak rozkładał. A trzeci mówi, a mój złamał rękę.
Złamał rękę, bo mu namalowałem na posadce 200 zł. Celebrowałem kiedyś ze starszym księdzem, staruszek, już taki ponad 90 lat. Był bardzo czuły na punkcie swojej osoby. Profesor. Profesor, wykładowca prawa kanonicznego, on tak zawsze chciał być uszanowany. No trudno się dziwić, no, a ta stara przedwojenna szkoła. Koncelebrowaliśmy, ja przewodniczyłem, miałem taki dobry humor. Po mszy świętej zdejmuję ornat, on troszkę nie słyszał. Księże profesorze, bardzo się cieszę, że mogłem odprawiać z księdzem profesorem mszę świętą. Na pierwszym miejscu dziękuję Panu Bogu oczywiście, ale na drugim miejscu księdzu profesorowi. Przepraszam bardzo, dlaczego mnie na drugim miejscu? Kiedyś ksiądz, bo mówi do chłopaka, co go egzaminował, robił egzamin do bierzmowania. Ty przecież pacierza nawet nie umiesz. Ty nic nie umiesz, nawet ci się przykazania Boże pomyliły, powiedziałeś, nie pożądaj żony bliźniego swego nadaremno. Ostatnie pytanie, koło ratunkowe. Kiedy umarł Pan Jezus? Nie wiem, nie wiem, nie. Krzysiek, przyjdziesz z rodzicami. Przyszli rodzice, bo cię nie dopuszczę. Przyszli rodzice. Proszę Państwa, Państwa syn nawet nie wie, kiedy umarł Pan Jezus. Jak ja go mam dopuścić do bierzmowania? Proszę księdza. Ksiądz się nie denerwuje. Do nas tam nie dochodzą żadne wiadomości. My tam pod lasem mieszkamy. Myśmy nawet nie wiedzieli, że choroba. Proszę o znaka otyłości. Jak ci coś upadnie na podłogę, zastanawiasz się, czy jest ci to potrzebne. A drugi, jak hula hop pasuje. No ale tu jeszcze takich nie ma. Biegiem lat wypadają nam włosy. Już trzeba sobie tam pożyczać spod pachy, zaczesywać. No i jeden ksiądz, łysy już kompletnie, zmieniał parafię. I sobie pomyślał tak, idę na nową parafię, nikt mnie tam nie zna, kupię sobie perukę i pójdę w peruce. I już, taka czupryna, o, nikt się nie domyślał, że ma perukę. Do poprzedniej parafii zaprosili go na pogrzeb, bo ktoś ze znajomych umarł. I się zastanawia, w peruce czy bez? W peruce czy bez? Kurczę, pamiętali mnie bez peruki. Tutaj, nie, jadę w peruce, a co, a może jakiś implant? Już się przyzwyczaiłem, odprawił pogrzeb. I chłopy wyszli przed kościół, jeden do drugiego zapalił papierosa. Widzisz, Władek, chociaż mógł na przeistoczenie zdjąć. To jest wiara, brawo dla takiej wiary, moi drodzy. Proszę księdza, my na wycieczkę. Kanonik chyba na pielgrzymkę, może być. I na tej pielgrzymce stanąłem z mikrofonem, no i tamte panie, no paru panów, ale większość to panie. Sercem kocham Jezusa. No i potem ja tak, żeby wciągnąć innych. Czy panie kochają Jezusa? Tak, kocha. A potem druga, czy panowie kochają Jezusa? Tak, kochamy. I tknęło mnie, choć z tyłem stałem do kierowcy, żeby kierowcę wciągnąć. Czy pan kierowca kocha Jezusa? Nie zauważyłem, że on pali. On tak... Tak, ja kocham Jezusa. Dlaczego pan kocha Jezusa? O pion pierwszy ukochał mnie. Na pielgrzymce w Rzymie, w Italii, niedawno była od nas pielgrzymka. Ręka do góry. Wiecie, jakie tam marne te śniadania dają? Taka jakaś bułeczka, jakiś rogalik. Jak tym się najeść? No inny styl życia dopiero wieczorami. I taki ksiądz przyjechał z Polski na studia takiej postury, że owszem, jak ja, taki, że owszem, zjeść lubi. No i siostra mu przyniosła rogalika i malutką kaweczkę. Siostro, bo w takim pensjonacie się zatrzymał, które siostry prowadzą. Siostro, siostra mi przyniesie coś do jedzenia. Zapytam przełożoną. Siostro, przełożona, ten ksiądz chce coś jeszcze zjeść. Siostra mu zaniesie jajko. I przyniosła mu jajko. Zjadł siostro, siostra mnie coś przyniesie do jedzenia. Poszła jeszcze raz przełożonej zapytać. Przełożona mówi, to siostra mu zaniesie drugie jajko, niech zje i niech pęknie. A pamiętacie, jak jeden proboszcz zaspał na nabożeństwo popołudniowe? Wyszedł taki rozsapieżony i nie wie. I zapomniał, jakie nabożeństwo. Na szczęście inteligentny organista mu podgrywa.
Tak jak zawsze, tak jak zawsze, tak jak zawsze, tak jak zawsze. Wkurzył się proboszcz i zaczął kiwać palce. Niech ksiądz proboszcz palcem nie kiwa, organista dobrze śpiewa. Tak jak zawsze, tak jak zawsze, tak jak zawsze, tak jak zawsze. Wkurzył się proboszcz i pięścią w ołtarz. Niech ksiądz proboszcz w ołtarz nie wali, organista Boga chwali. Tak jak zawsze, tak jak zawsze. Całe nieszpory prześpiewali. Bardzo czuli dla swoich żon. One bardzo lubią być adorowane. Apeluję o to w różnych momentach i na konferencjach i na kazaniach, proszę Państwa. Kiedyś taka starsza żona mówi do męża: ach, kiedyś to mnie tak przytuliłeś, a teraz ty taki jakiś zimny jesteś, no to ją przytul. Ach, kiedyś to mnie tak pogłaskałeś, no to ją pogłaskał. Ach, kiedyś to mnie tak w łóżko ugryzłeś. Wstaje i wychodzi. No gdzie idziesz, Czesie? Idę po zęby. Byłem w Gierszwałdzie, spotyka mnie siostra zakonna, mówi: księże, ksiądz jest od tego czarnego humoru? Tak. Księże, u nas w parafii na Dickensa spowiedź przed pierwszą komunią dzieci, a dzieci się zacinają i trzeba im podpowiadać. Klęknął chłopiec i cisza, więc ksiądz mu szeptem mówi: jestem uczniem klasy trzeciej, a ten mały ja też. Wiadomo, święty Antoni, patron rzeczy zgubionych. Święty Antoni, obmadlany, jak ktoś coś zgubi, wchodzi taki mocno zanietrzeźwiony, a siostra w prezbiterium układa kwiaty. Klęknął ten podpity i mówi: święty Antoni, jak się te pieniądze nie znajdą, nie chciałbym być w twojej skórze. Siostra mówi: księże proboszczu, taki tu łazi po kościele, odgraża się świętemu Antoniemu, on jeszcze może rozbić figurę, bo to pijane, to wiadomo, co to zrobi. Proboszcz mówi tak: siostro, wstawmy go na razie do zakrystii. Ja mam taką małą figurę świętego Antoniego z Padwy, sobie przywiozłem. Postawimy, nawet jak zniszczy, nie daj Boże, to nie będzie ta zabytkowa. No i zamienili, tamta była duża, tu jest mały święty Antoni. Za parę godzin przychodzi ten pijaczek, klęka, patrzy: Antoś, powiedz ojcu, żeby się nie chował, bo ja i tak go znajdę. W latach 70. w diecezji tam na Podlasiu Siedleckiej większość parafii utrzymywała się z gospodarstw rolnych. Z gospodarstw rolnych, no i proboszczowie tam różne mieli zwierzęta i tak dalej. No i wikary, młody wikary, taki bojowy, czyta list episkopatu i co parę zdań komentuje. Proboszcz się wkurzył, napisał kartkę: proszę nie komentować listy episkopatu. Kiwnął na ministranta, mówi: połóż to wikaremu na pulpit, na ambonkę. A się okazało, że to był kwit ze sprzedaży byka. Wikary położył i mówi, przekręcił i mówi: drodzy parafianie, tu jeszcze ksiądz proboszcz ma jedno ogłoszenie, mianowicie sprzedał w miniony wtorek byka za 17 800 zł, waga 650 kilo, druga klasa mięsa, powstawszy złożymy wyznanie wiary. Była tam pani z mężem, już babcia. I mówi: proszę księdza, mam dwoje wnucząt. 4-letnia wnuczka i 6-letni wnuczek. I ta wnuczka mówi do braciszka: a pobawisz się ze mną, Krzysiu, w dom? Ja będę żoną, a ty mężem? A on całkiem poważnie: nie, ja nie chcę być mężem, ja wolę być psem. Rodzice się zdenerwowali: chodź no tutaj. Dlaczego ty tak nieładnie odpowiadasz? Jak to psem chcesz być? No bo mama ciągle coś chce od tatusia, gania go do pracy, na zakupy, do sprzątania, żeby coś naprawiał, a pies se leży na kanapie. Ja chcę być psem. No ja nie mogę. Nie będę pytał, panowie, kto chce być nadal mężem. Nie będę pytał. Moi drodzy, najbardziej to jest sympatyczna sprawa, jak czasami człowiek na pogrzebie dostanie ataku śmiechu. A pogrzeb to jest poważna sprawa. Był taki pogrzeb takiej pani Ziętkowej i proboszcz, przysłowiowa Ziętkowa, i proboszcz mowę pożegnalną przy grobie nad trumną mówi: bracia i siostry, wszyscy znaliśmy Ziętkową. Ziętkowa to niezwykle zaradna kobieta. Wszędzie umiała się wkręcić. Miejmy nadzieję, że wkręci się i do nieba. Życzę takiej wkrętanki każdego. Wiecie, jak to księża emeryci już odchodzą z parafii,
No i jeden kanonik już po 30 latach był proboszczem w jednej parafii, żegna się. No i tam chciał tak wszystkich ogarnąć sercem i śpiewał modlitwę powszechną. I śpiewał tak. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla pensjonariuszy z trzeciego piętra, z drugiego piętra, z pierwszego piętra i z parteru. A potem chciał podziękować jeszcze swojej gospodyni. I módlmy się za panią Wacie, która mi 30 lat gotowała i nigdy nie przypaliła. Proboszcz złamał rękę. I w ogłoszeniach, no chcę wyjaśnić, dlaczego chodzi w gipsie. Mówi, proszę państwa, w piątek byłem w piątek na lodowisku z młodzieżą. Za szybko może troszkę jeździłem. Wyskoczyła mi kobieta, chciałem ominąć, odskoczyłem w bok, uderzyłem łokciem w bandę i złamałem rękę. A wikary odprawiał i do mikrofonu. Tak się kończy skok w bok. Ludzie różne mają triki. Był taki kościelny kiedyś na Żoliborzu w jednej z parafii, który miał taki trik i co drugie słowo mówił, czy wiesz, taki znudzony, troszkę taki, wiecie, kościelny, taki co to. Ja nie przygotował popiołu na środę popielcową i proboszcz mówi, panie kościelny, popiół. Co? Popiół. Ole, popiół, pół litra na dwóch i popiół. O. Prawda, że to niewiele. No ale to tak na marginesie. No i proszę państwa, ten pan Rysio tak sobie chodzi. Panie Rysiu, zapali pan światło? Czy wieście? A będzie pan dzwonił na przeistoczenie? Czy wieście? A mikrofony włączone? Czy wieście? I służył mu do mszy. No i ten ksiądz do niego przed komunią, pokój z tobą. A pan Rysio, czy wieście? Można się czasami tak zdenerwować, że czasami jak chce się za dużo poprawić, to lepiej nie poprawiać, bo można jeszcze bardziej pognębić się. Była koncelebra, starszy ksiądz i młody ksiądz profesor. No i miał intencję proboszcz i mówi, ja odprawiam mszę świętą za zmarłych, wymienił, a ksiądz profesor za syna Piotra w 18 urodziny, o błogosławieństwo Boże. I on się tak zdenerwował, że ludzie pomyślą, że on ma syna. A to jakaś mama pobożna dała za syna Piotra w 18 urodziny. I niepotrzebnie się tłumaczył. Wyszedł do mikrofonu i mówi, drodzy państwo, najpierw chcę powiedzieć, że ja nie mam syna, ale módlmy się za duszę świętej pamięci tego Piotra, który jest pośród nas obecny w 18 urodziny. Wszystko, panie panu. Zdaję sobie sprawę, że niektóre te występy nagrali i puścili to na YouTube. A w YouTubie, jak są te moje występy, są komentarze. Niektóre życzliwe, niektóre nieżyczliwe. A i wiecie, że najbardziej mi się podobał taki nie za bardzo życzliwy? Pod jednym moim występem komentarze. I czytam. Uwaga. Bebzonek dobrze odkarmiony, to i humoryk mu dopisuje. Więc walczy z bebzonkiem. Nie wiedziałem, że to jest bebzonek. I dlatego zapamiętajcie, kto ma kłopoty z bebzonkiem, a nie wie, czy ma kłopoty, to pierwszy stopień, który otwiera oczy, że już bebzonek za duży, wiecie kiedy? Pierwsza oznaka otyłości? Jak ci coś upadnie na podłogę, zastanawiasz się, czy jest ci to potrzebne. A drugi, jak hula hop pasuje. Dwie drewniane figury zabytkowe, święty Paweł i święty Piotr, już mocno zniszczone. I proboszcz mówi tak, drodzy parafianie, świętego Piotra już odrobaczyliśmy, jeszcze nam święty Paweł do odrobaczenia został. Jak chodziłem po kolędzie w Babicach, młode małżeństwo, dwójka małych dzieci i wiecie państwo, kiedyś były takie drzwi z szybami takimi dużymi w drzwiach. Patrzę, szyba wybita, dykta zamiast tej szyby. U państwa chyba małe dzieci są. Tak, proszę księdza, ciągle ta szyba zbita, więc na razie wstawiliśmy dyktę. Ja naprawdę chciałem ich pocieszyć, mówię, drodzy państwo, u mnie w domu było podobnie. Rodzice wyjeżdżali, my z braćmi graliśmy w hokeja, w piłkę. Ciągle szyba była zbita, ale kiedyś tata się wkurzył i powiedział tak. Jeżeli jeszcze raz zbijecie szybę, to wam wstawię dyktę i będziecie się wstydzić, jak ktoś do was przyjdzie. Znaczy ładna ta wasza dykta, taka mówię... Już się nie ksiądz nie tłumaczy.
byliśmy na Pradze. I ja pamiętam, jak byłem jeszcze klerykiem, byłem klerykiem i po nabożeństwie wieczornym biegliśmy wiadomości oglądać i wtedy były takie relacje, żeby wszystkich do pracy zaganiać. Chodziły takie wojskowo-milicyjne ekipy i dlaczego pan nie pracuje, bo wtedy wszystkich gonili do pracy. I tu u nas w Parku Praskim, to było Mistrzostwo Świata. Jeden siedzi na ławeczce, a drugi sobie leży. Patrol podchodzi z kamerą. Dzień dobry, obywatele. Proszę bardzo, dowody osobiste. Wtedy wpisywali, gdzie kto pracuje. Imię, nazwisko, dobrze. A gdzie pan pracuje? A ja nie pracuję. A dlaczego pan nie pracuje? A bo ja nie mogę znaleźć pracy w swoim zawodzie. A jaki pan ma zawód? Jestem torradorem. Przychodzi jakby się natapirował pod pachami. Pochwalony. Czy ksiądz pamięta ten incydent sprzed dwóch dni? Jeden z pallotynów stał późno wieczorem na Stalowej w sutannie 23, a paru takich podpitych, jak zaczęli go tam wyzywać, a on, żeby dodać sobie odwagi, posłał im taką wiązankę, że ze względu na świętość tego miejsca, obecność kobiet i dzieci i bliskość Pana Jezusa, nie będę cytował, ale możemy sobie wyobrazić. I oni stanęli jak wryci. Nadjechał tramwaj, on wszedł do pierwszego wagonu, oni za nim do drugiego. Wysiadł przy Skaryszewskiej, poszedł, a oni za nim. On za zasłonki tam z pokoju od siebie, a oni sobie piszą. Bał się, że mu zrobią krzywdę. Po dwóch dniach jeden, tak pamiętam, słucham, o co panu chodzi, proszę księdza. My chcieliśmy z kolegami prosić, żeby ksiądz został takim naszym opiekunem, kapelanem, bo ksiądz jakoś wtedy po ludzku się do nas odezwał. Moi drodzy, przyjaciółmi zostali, niech żyje Praga. Od początku był zdolny. Zawsze go jego proboszcz w Ursusie brał, żeby mówił wierszyki i stał blisko biskupa, jak przyjeżdżał na wizytację. No i mały Krzysio stoi, ale proboszcz mówi tak, pamiętajcie dzieci, do biskupa zwracamy się ekscelencjo. Powtórzcie, ekscelencjo, ekscelencjo. I Krzysio sobie chodził na ekscelencjo, ekscelencjo, dobrze. I tak trzeba było trafu, że biskup go wziął. Pierwszego z brzegu mówi, chłopcze, a powiedz ty mi 10 przykazań Bożych. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, ekscelencjo. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremno, ekscelencjo. Trzecie, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, ekscelencjo. Czwarte, czcij ojca i matkę, ekscelencjo. Piąte, nie zabijaj, ekscelencjo. Szóste, a biskup wystarczy. Wystarczy. A ja i w najlepszym momencie. Idzie taki Messerschmitt, ja w sutannie i tak spojrzał, myślałem, że może mi coś przykrego powiedzieć. A on co? Uwaga, życzę każdemu takiej wiary. On stanął, rozzapierzył nogi i... Króluj nam Chryste. To jest wiara, moi drodzy. A pamiętacie taką piosenkę z filmu rysunkowego Pies Huckleberry? A po polsku to byłoby tak. Łoby dalej, tak nam szło. Łoby dalej, tak nam szło. Spróbujemy? Łoby dalej, tak nam szło. Pierwsza moja poważniejsza gafa miała miejsce, kiedy miałem 13 lat. A podchochiwałem się w swojej nauczycielce od WF-u. Wróć od fizyki. Od fizyki, uczyłem się fizyki tylko dla pani Iwonki, bo ja fizyki bardzo nie lubiłem. Niestety fizykę mieliśmy po WF-ie. Spoceni. No i pani Iwonka każe nam zapisać, proszę bardzo, temat, jak powstaje ciepło. No i kazała nam złożyć dwie ręce, zacisnąć i mocno trzeć, no. Co czujecie, drogie dzieci? Ja pierwszy, ręka do góry. No co, Boguś, czujesz? Ja mówię, jak się brud wałkuje. Proboszcz, wielki post się zaczyna i mówi tak. I mówi tak, drodzy parafianie, apeluję o trzeźwość w wielkim poście. Przed kościołem wyłożona na stoliku jest księga trzeźwości. Proszę się zapisywać na cały post. Ale nie, żeby się tylko zapisywały starsze babcie, co i tak nie piją. Kocicu, popijają sobie. I chciał dać dobry przykład. Ja z księdzem wikarym już pisaliśmy.
uroczystości po Ewangelii, po kazaniu odmawia się wierzę, prawda? A w dzień poprzedni nie odmawia się wierzę w Boga, tylko w uroczystości, w niedzielę. I ksiądz, mój kolega, odprawiał i mówi, wiesz, dostałem takiego zaćmienia, skończyłem Ewangelię, oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. I jakoś mi się wydawało, że jest uroczystość. I mówię, wierzę. I potem, nie wierzę. Znaczy, wierzę, ale dzisiaj nie wierzę. Znaczy, dzisiaj nie odmawiamy wierzę Boga. Porywam wszystko. Syndrom wróbla polega na tym, że bocian pyta wróbla, ty, a co ty jesteś za ptak? A wróbel mówi, ja? Orzeł, tylko troszkę chorowałem. Czasem się trzeba po prostu przyznać, że jestem wróbel i koniec. Pamiętacie to starsze pokolenie, szczególnie jak się kiedyś w domu rodzinnym jadło z jednego talerza, prawda? Tam barszcz na przykład był na jednym talerzu, a każdy ziemniaczki, no i kto, albo kluski na jednym talerzu i kto szybciej, ten więcej. No i mama zrobiła z synom pierogi i chłopaki zajadają z truskawkami. Jeden, prześcigają się, który szybciej to więcej. I został jeden pieroszek. I oni obydwaj z widelcami, a mama tak dobrze chciała ich wychowywać, podeszła. Chłopcy, gdyby tu był Pan Jezus, to by oddał pieroga, a ten starszy, to ty jesteś Pan Jezus. Psiu. To jest praktyka chrześcijańska. Ciężko czasem powstrzymać atak śmiechu, moi drodzy, i rozproszenia, jak mój kolega został proboszczem i mówi, słuchaj, druga niedziela, jak jestem proboszczem, dzieciak bawi się pieniążkiem przed ołtarzem, turla w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Wiesz, jak mnie to zdenerwowało? Wytrzymałem, ale jeszcze bardziej się zdenerwowałem, jak już było dawno po zebraniu na tace, a ten dzieciak dalej się pieniążkiem bawi. A to każdego proboszcza rozproszy, tak. I były rekolekcje wielkopostne i przyjechał mój kolega taki, ksiądz Tadeusz, pomagać nam w spowiedzi. On spowiadał, ja wyszedłem na plebanie, patrzę, stoi jego samochód, przywiązałem mu do rury wydechowej taki kartonik po soku Hortex. Wieczorem do mnie zadzwonił, mówi, Boguś, jak cię dorwę, to się policzymy. Następnego dnia jadę już do szkoły po rekolekcjach. Nauczycielka idzie do szkoły, która mieszkała przy plebanii. Pani Jadzia, zatrzymałem się, wsiadła i mówi tak, proszę księdza. Wyszłam do sklepu, patrzę, ksiądz Tadeusz wyjeżdża z parkingu. Niech ksiądz powie, ktoś mu przywiązał do rury wydechowej taki karton, 10 metrów, sznurek mu się ciągnął. Niech ksiądz powie, po co ta łobuzeria, chuliganeria chodzi do kościoła. Ja mówię, pani Jadziu, no muszę uczciwie, szczerze się przyznać, ja mu to przywiązałem tak dla żartu. Naprawdę, ksiądz, oj, księża to weseli ludzie. Uczniowie na pracy pytają mnie, proszę księdza, ksiądz taki legionista, ksiądz chodzi na mecze, a jak spotkamy księdza, to jak się mamy zwracać? Ja mówię, nie krzyczcie się na pół stadionu, proszę księdza, bo się wszyscy będą zaraz patrzeć. Mówcie do mnie, wujku. To ja już będę wiedział, o co chodzi i wy też. Spotkałem czterech swoich uczniów. Jeden, ej, chłopaki, wujek, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To są charakterne chłopaki. Starsza małżonka już po 90 układa się do snu, a mąż jeszcze w łazience się kręci. No i żona woła do męża, kochanie, kochanie, nie zapomnij zębów umyć przed snem, a już umyłem i moje, i twoje. Proszę pani, proboszcz nie wystąpił w tym roku. Ciekawe dlaczego. Rodzinę ściągnęłam z daleka. No tak chciałam, żeby się pośmiać, a proboszcza nie było. Ciekawe dlaczego, a ta druga podobno za drogo chciała. Ja się cieszę, jestem z górnej półki. Ogłaszałem to w kościele, że naprawdę, nie żeby się tłumaczyć, nie pobieram żadnych gratyfikacji, no bo to nie jest mój zawód, a poza tym jeszcze żaden dominus vobiscum nie umarł nad pustą miską. Przyszedłem 13 lat temu na proboszcza i miałem pierwsze wielkanocne spotkanie z kółkiem żywego różańca. I mówię, drogie panie, będę was w czerwcu prosił, żebyście upiekły ciasto. O tak jak wy dzisiaj przygotowywaliście festy. Będę was prosił o ciasto. Będziemy sprzedawać ciasto, kawę, będą występy na scenie, ponieważ musimy zarobić na 3 wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Ksiądz Mariusz zabiera dzieci w góry, ksiądz Piotr zabiera młodzież nad morze, a ksiądz
Marek zabiera ministrantów na Mazury, a główna zelatorka pani Jadzia, a nas kto zabierze? Ja mówię, was to już Pan Bóg zabierze. Panowie, nawet w żartach nie mówcie takich rzeczy, jak żona by tam kiedyś do was powiedziała, no kiedy ty gdzieś mnie zabierzesz? Ciebie to już Pan Bóg zabierze. Nie, nie, nie. Nie żartujcie nawet w ten sposób. Zaimponował mi nasz ksiądz arcybiskup. Miałem kiedyś takie spotkanie z dyrektorami szkół i byłem przebrany za świętego Mikołaja, no i ponieważ święty Mikołaj był biskupem, to ja mówię, witam swojego młodszego kolegę, oczywiście. A mu pytam, a ksiądz jest biskupem czy arcybiskupem? No więc ksiądz arcybiskup mówi, no jestem arcybiskupem. A czym to się różni biskup od arcybiskupa? A tym czym anioł od archanioła? Bo ludzie są, wiecie, czasami bardzo czuli na punkcie swoich tytułów. Lubią, jak się tak do nich zwraca elegancko, panie doktorze, panie profesorze, pani magister i tak dalej. To był wypadek samochodowy, ludzie się zbiegli, nogi wystają spod samochodu, wyciągają, ktoś mówi, o ludzie, to jest ksiądz, sutanna. Ktoś mówi, ale to jest czerwona sutanna, to musi być biskup. A ranny spod samochodu, arcybiskup, arcybiskup. Dziękuję bardzo, proszę państwa, jeden z biskupów pojechał do takiej szkoły dla dzieci takich lekko opóźnionych, no i tak rozmawia z tymi dziećmi, podszedł taki chłopiec i biskup do niego, a ty kim byś chciał być? A ja bym chciał być biskupem, a ty wiesz, że to trzeba skończyć taką specjalną szkołę? Ja właśnie do takiej chodzę. Ta historia, którą teraz powiem, osobiście mi się zdarzyła w Otwocku. Wiem, że księża już opowiadają, że to mnie się zdarzyło. Pod przysięgą mogę zeznać, że to ja. W progu stoi mała dziewczynka, pięknie ubrana, taka czterolatka, taka piękna suknia i już cieszy się, że ksiądz proboszcz złapała mnie za rękę, prawie tańczy, prowadzi mnie do domu, rodzice czekają, pomodliliśmy się, ja mówię, Natalka, miałem na szczęście czekoladę w teczce, wiesz co, nie wszystkim dzieciom daję czekoladę, bo mam już ostatnią, masz od księdza czekoladę, to pomódl się za księdza proboszcza, odmów taką modlitwę, jaką umiesz. A ona, oczywiście, proszę księdza, ja się pomodlę za księdza proboszcza, bo właśnie się nauczyłam modlitwy wieczny odpoczynek, racz mu dać Pani. Natalka, mówię, wycofuję, a potem mówię, a módl się wieczny odpoczynek, to jak już umrę, to już będę obmodlony. I przed gorzkimi żalami podeszła do mnie starsza pani, ja sobie chodziłem wokół kościoła, różaniec odmawiałem. Mówi, proszę księdza, ksiądz taki opowiada takie wesołe przykłady, bardzo pouczające, ale wesołe. Ja księdzu powiem, mój wnuk miał wtedy 5 lat, wzięło mnie tak na przypływ uczuć, przytuliłam go. I tak mówię, wnusiu, a jakby ci babcia umarła, co ty byś zrobił? Tak liczyłam, że powie, będę tęsknił, będę płakał, będę się za babcię modlił. On mówi, babcia, znaczy jak babcia umrze, to ja zadzwonię do Domańskich, bo skrzydlescy są za drodzy. Skąd on wie, jak firmy pogrzebowe funkcjonują? Ewidentnie słyszał o tym w domu. Była wizytacja, starsze pokolenie pamięta, był biskup Władysław Miziołek i on miał zwyczaj zawsze spotykania się po południu z małymi dziećmi, błogosławił je, oraz matki, które spodziewają się dziecka i te matki błogosławił. I na sumie proboszcz mówi, a na godzinę 16 zapraszamy małe dzieci, matki z małymi dziećmi na spotkanie oraz matki spodziewające się dziecka z biskupem Władysławem Miziołkiem. Słuchajcie, nowy wikariusz, taki święty, taki aniołek, ale zdradzę wam, jak jechał pociągiem któregoś dnia, i konduktor rozdał wszystkim jednakowe gazety. Rozdał jednakowe gazety, więc wszyscy rozwiązywali jednakową krzyżówkę. Było kilka pań, ksiądz Mateusz też tam pisze sobie i nagle jedna z pań, przepraszam państwa, brakuje mi hasła, część ludzkiego ciała zaczyna się na D, na 4 litery, a druga kobieta mówi dłoń. A ksiądz Mateusz, ma ktoś gumkę do wycierania? Przyjeżdża znowu biskup do parafii. Po powitaniach dziewczynka powiedziała wierszyk i daje kwiaty biskupowi. I biskup zamiast odebrać i nic nie mówić, wkopał się sam. Bierze kwiaty, klepnął ją w ramię i pyta, a ty dziecko modlisz się? A ona te kwiaty. Katechetce.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królek. Proboszcz woła katechetkę, żeby ją zabrała. Katechetka podchodzi, ona... zdrowaś Maryjo, łaski, wierzę w Boga, Ojca, wszystko jedzie. 10 przykazań Bożych, więc wołają matkę, żeby ją zabrała. Biskup ładnie się zachował, mówi, niech dokończy, niech dokończy. Ona cały pacierz mówiła 7 minut. Wszyscy czekali w kościele, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Się modli, się nie przeszkadza. To są dzieci, proszę Państwa. Powtórzę raz jeszcze. Wasz proboszcz bardzo lubi najbardziej ze wszystkich ciast sernik. Bardzo lubi sernik. To go raz zgubiło, bo przyszedł na kolędę gdzieś tam w Białej Rawskiej. Gospodyni, a może ksiądz Krzysio kawałeczek sernika? A bardzo chętnie. Dała mu na talerzyku. I jak zaczął go pies szarpać za sutannę, za komrze. Pani weźmie tego psa, bo mnie tu poszarpie sutannę, komrze. Niech ksiądz Krzysio się nie boi. On krzywdy nie zrobi, tylko broni talerzyka, bo zawsze z niego je. Najgorzej, tak, ludzie się śmieją, a ksiądz nie wie z czego. Mój proboszcz tak miał, mówił kazanie, ludzie śmieli się, a on biedny zastanawiał się, z czego się śmieją. A w sumie historia była sympatyczna, bo mówi, bracia i siostry, jaki smutny widok spotykam w domu. Wchodzę do kogoś po kolędzie, a tam pijana synowa rzuca się teściowej na szyję i ją całuje. Jakie to smutne, ile wódki trzeba wypić, żeby teściową całować. Proboszcz miał tu kiedyś u was mszę świętą i kazanie. I wasz jeden gimnazjalista tu z parafii wraca do domu, a wiecie jak to rodzice lubią sprawdzić, czy był na mszy. Chodź no tutaj do mnie. Byłeś w kościele? Byłem. Kto odprawiał? Proboszcz. A kazanie? Też proboszcz. A o czym proboszcz na kazaniu mówił? A proboszcz na kazaniu nie mówił, o czym mówił. A druga wersja, byłeś? Byłem. No i kto? Proboszcz. A o czym kazanie mówił? Wiesz, mama, mówił o grzechu. Jak to tak ogólnie? W zasadzie był przeciw. Wchodzi ksiądz Krzysztof gdzieś tam właśnie pod Białą Rawską, jakaś mała wioska i pyta, a mąż gdzie? Proszę księdza, tyle czekał, poszedł do obory obrządek zrobić. Tam są świnie, krowy, konie. Jak ksiądz chce się z nim zobaczyć, to ksiądz idzie do obory. Ksiądz go pozna po kapeluszu. Znak rozpoznawczy. Pielgrzymka, te ogłoszenia na pielgrzymce. Kiedyś była taka niezręczna sytuacja, aż biskup Władysław interweniował. Pewien zakonnik ogłasza na koniec mszy świętej. A to był... To była pechowa pielgrzymka, bo to dzień po dniu były podobne ogłoszenia. Więc tak. Księży, księdza biskupa, księży, siostry zakonne, kleryków zapraszam na śniadanie, na plebanie, a wam, ludu Boży, życzę szerokiej drogi, pięknego słońca. No, biskup Władysław zwrócił uwagę, że tak trochę niezręcznie, bo to taki podział. I następny dzień, krzemienica. Proboszcz wychodzi na koniec mszy świętej. Księdza biskupa, duchowieństwo, siostry zakonne, zapraszam na śniadanie do stodoły. A ktoś nie wytrzymał i z tłumu. Na pewno wszystko zmłócą. A wiecie, co to są pingwiny? Pingwiny to są jaskółki, które jadły po 18. Przychodzi facet do warzywnego sklepu. Dzień dobry, poproszę pół arbuza. A my nie sprzedajemy, tylko całe. Ale ja proszę pół. Ale proszę pana, nie sprzedajemy. Płacę i wymagam. Pójdę kierownika zapytać, a on idzie za nim. Szefie, jakiś debil chce kupić pół arbuza. A ten pan by wziął drugą połówkę. Biskup Władysław, no Boguś, no może byś coś wesołego opowiedział. A taki świeżutki kawał znałem, taki trochę abstrakcyjny, a taki Indianin przyszedł do urzędu i chciał zmienić nazwisko. Wszedł mi, dzień dobry, chciałem się inaczej nazywać. A jak się pan nazywa? Szybka biała strzała. A jakby się pan chciał nazywać? Pszu. A biskup, Grzegorz, przepraszam, o co tam chodziło, tak? Wiecie, jaki jest szczyt odwagi? Nikt nie wiedział, a ja nieśmiało powiedziałem, szczyt odwagi to puścić bąka w czasie biegunki. Nie wiem dlaczego on dostał takiego ataku śmiechu, więc
Nie życzę nikomu tam próbowania odwagi. Kiedy 30 lat temu miałem prymicję tu u Floriana i pojechaliśmy potem na obiad do Tarchomina, wyszedł jeden ksiądz, który już niestety nie żyje, kawalarz, i mówi: drodzy goście, ja znam Bogusia od dziecka, wiedziałem, że Boguś będzie księdzem. A taka ciotka mówi: co, ksiądz wcale się nie zapowiadał, latał po tych dyskotekach, wcale się nie zapowiadał. Wiedziałem, że to będzie ksiądz. On już jako małe dziecko, jak zobaczył jakąś złotóweczkę, aż mu się te ręcyny trzęsły. To jest tak jak, wiecie państwo, jest parafia Cegłów, to tam niedaleko Mińska, tam są blisko dwa kościoły, katolicki i dosłownie 300 metrów kościół Mariawicki, tak. Kiedyś tam żyli w niezgodzie, teraz to już jest fajna atmosfera, już ten ekumenizm wiele zrobił, a tam nawet duchowni tak byli zdystansowani od siebie. I kiedyś tak się zdarzyło, że dwóch tych księży, katolicki i ten Mariawita, wyszli z pociągu, idą i pod kościołem katolickim leży pijany, pod tym głowa oparta od mur, i ten Mariawita: proszę, o, to są wasze owoce pracy duszpasterskiej, proszę bardzo. On się tak ocknął, tak: przepraszam, a nie jestem katolikiem, ja jestem Mariawita. Tamten zwinął się, poszedł. Następnego dnia wytrzeźwiał, przychodzi do proboszcza: księże proboszczu, dobrze broniłem wiary katolickiej? To są obrońcy. Najgorzej to nie życzę nikomu, nikomu nie życzę, żeby dostał ataku śmiechu na pogrzebie. Słuchajcie, ja miałem taką sytuację na pogrzebie, że musiałem zasłaniać twarz, żeby nie zgorszyć ludzi, ale i państwo byście też nie wytrzymali. Mianowicie, ze staruszkiem takim księdzem odprawiałem, ja mu wszystko podpowiadałem, jesteśmy już na cmentarzu i ja mu podaję takie metalowe kropidło jak na cmentarzu, takie wiecie, z kuleczką, prawda? O, podobne do mikrofonu, i on właśnie wziął to kropidło, przystawił sobie do ust, tak jak ja, i niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, do tego kropidła. Mianowicie na Księżycu znalazło się trzech facetów. Amerykanin, Polak i Rosjanin. Amerykanin pyta Rosjanina: Sierioża, skąd się wziąłeś tutaj na Księżycu? No słuchaj, KGB mnie ścigało, jakbym nie uciekł, to by mnie załatwili. A ty, John, skąd się wziąłeś? Słuchaj, mnie w Ameryce mafia ścigała. Jakbym nie uciekł, to by mnie załatwili. A patrzą, chodzi sobie taki... Wołają go: chodź no tu, kolego, a ty skąd jesteś? A jestem z Polski. A skąd ty się ten na Księżycu wziąłeś? A ja, kurka, z wesela wracam. Więc błagam was, nie wracajcie przez Księżyc. Była wizytacja, starsze pokolenie pamięta, był biskup Władysław Miziołek i on miał zwyczaj zawsze spotykania się po południu z małymi dziećmi, błogosławił je, oraz matki, które spodziewają się dziecka, i te matki błogosławił. I na sumie proboszcz mówi: a na godzinę 16 zapraszamy małe dzieci, matki z małymi dziećmi na spotkanie oraz matki spodziewające się dziecka z biskupem Władysławem Miziołkiem. Mamy przypięte mikrofony w Nowym Sączu, nagranie, publiczność. Pani Renata wychodzi podziękować. Dziękujemy bardzo księdzu Piotrowi, księdzu Bogusławowi. Informuję, że w marcu, bo to było w lutym, informuję, że w marcu przyjedzie do nas ksiądz Maliński z Wrocławia. Nie ten z Krakowa nieżyjący. Słynny ksiądz Malina z Wrocławia, duszpasterz akademicki. Jest w tej chwili w Afryce i prosto ze stacji misyjnej przyjedzie na nagranie. A ksiądz Piotr zapomniał, że ma mikrofonik na wysięgniku i nachyla się do mnie: świeżutką malarię przywiezie. Kiedyś ich właśnie w nagrodę zabrałem na mecz i tak prowadzę tych ministrantów w nagrodę. Z tyłu ojcowie obstawiają. Byłem bez sutany, jeden: ej, zobacz, ile dzieci nabrał. Ja się odwracam, mówię: panowie, to są moi ministranci. A to przepraszam, pan jest księdzem? Ja mówię: tak, i za dobrą służbę ich zabrałem na mecz. A to dobrze, że ksiądz tak od dziecka do dobrego uczy. Byłem bardzo zmęczony, kiedyś spowiadałem w Otwocku i tak na rekolekcji, tak: na wieki wieków, amen. No, wysłuchałem, następny: na wieki wieków, amen. Na wieki wieków, amen.
I tak wiecie, półtorej godziny człowiek zmęczony. I podchodzi starsza kobieta, o kulach, ledwo doszła, taka po 80. I tak sama do siebie, o Jezu, jak mnie te kolana bolą, a ja odruchowo, na wieki wieków. A... To są takie niezręczności, kiedy człowiek tak z automatu zaczyna coś mówić. Zresztą... I już wyspowiadałem panią Basię, już ma odchodzić, a nie miałem do nich telefonu. Wołam, pani Basieńko, co tam? Dwa śmietanowce. Duży i mały. Jeden chciałem na plebanie, drugi do szkoły. Bo za tydzień miałem imieniny. Przywożą mi te śmietanowce, pani Basia się śmieje. Co jest, pani Basiu? Proszę księdza, jeszcze dwie kobiety stały w kolejce do księdza i usłyszały, jak ksiądz to do mnie mówi, i tylko potem jedna do drugiej: ty, to ja do niego nie idę, bo nie umie piec. Księże kanoniku, jak to jest, że liter ksiądz nie odróżnia, ale cyfry to ksiądz odróżnia? Mówi, to jest łaska stanu każdego proboszcza. No i ksiądz Krzysio mi opowiada, mówi, słuchaj, dzieciak bawi się pieniążkiem, turla mnie tam w starej miłosnej przed ołtarzem, turla mnie w lewo, w prawo, tak mnie rozprasza, ale wytrzymałem to. Ale mówi, wiesz co, jeszcze bardziej się zdenerwowałem, jak już było dawno po zebraniu na tace, a ten dzieciak dalej się pieniążkiem bawi. To każdego proboszcza to rozproszy.